My jako stowarzyszenie wyrośliśmy na pewnego rodzaju buncie przeciwko polityce przestrzennej miasta. I robimy to już piąty rok i liczba spraw, którymi się zajmowaliśmy, jest ogromna. Ja mam w komputerze, ogólnie to mam kilka tysięcy plików, a przestrzennych to jest połowa, więc jedyne co ma sens, to jest jakby powiedzenie o czymś w rodzaju tego właśnie, jak to robić, i ja bym chciał was namawiać do tego, że ta dziedzina jest ważna. Zaraz moment, to zobaczę, czy ja umiem, żebym nic nie popsuł. Tak, to się, o nie, to za ostro idę, o. No to tak nazwałem na roboczo partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miasta. I zacznę może od tego, jakby zdefiniowania swojego charakteru, tego wystąpienia, jaki ja mam tytuł. To znaczy przede wszystkim taki, że my jako organizacja jesteśmy skuteczni dosyć w tym, co robimy. To znaczy udało nam się oddziaływać na przestrzeń miasta, udaje nam się coraz bardziej. Ja nie występuję jako ekspert od urbanistyki, architektury, tutaj Aga może będzie mnie szturchać, ale jeżeli bym się chciał w czymś specjalizować, to właśnie w tym, jak, ja co zapisałem takie słowo, jak się wtrącać, jak społeczność lokalna ma się wtrącać w działania kształtujące przestrzeń miasta. I to jak gdyby jest moją kompetencją i też naszą jako stowarzyszenia. I to jest właśnie z tego punktu widzenia jak gdyby wystąpienie. I jeżeli nie było prawomocnych warunków zabudowy, to nie ma odszkodowania. Czyli jest jak kupił ten facet, który kupił właśnie, o, przechodzę do Parku Rataje w ramach reminiscencji końcowych. Facet kupił za 300 tysięcy kilkanaście hektarów w środku. Tu była jakaś fabryka domów, tu są jej resztki i w przyszłości miał być park. On kupił to za 300 tysięcy, gdzieś pod koniec lat 90. On w tej chwili trąbi, że mu się należy 100 milionów odszkodowania, bo to jest taka działka budowlana. Tylko że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prawomocnie z nami przegrał te warunki zabudowy i ich nie ma po prostu, ale dalej trąbi. Więc jeżeli będziemy blokować warunki zabudowy, a Rada Miasta i Prezydent jest na tyle mądry, żeby ten plan jednak, a zwykle to trwa do dwóch, znaczy jak się chce, to w półtora roku można plan w zasadzie w Poznaniu uchwalić. A ekspresowo poniżej roku to nie słyszałem. A warunki zabudowy też można na 9 miesięcy zablokować. Także jest szansa uratowania przed taką dziką, żywiołą zabudową terenów, które z jakichś tam względów społecznych, ekologicznych czy innych nie powinny być zabudowane. Natomiast, żeby była jasność, nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciw inwestycjom, bo bywały sytuacje odwrotne, że był inwestor, który nie miał koneksji w Urzędzie Miasta i go tam nie chcieli, w związku z tym podsunęli nam go, żebyśmy go tam przyblokowali, my się zorientowali, o co chodzi, dogadaliśmy się do parametrów, chodziło o zabudowę nad Wartą, żeby zostawił po prostu teren na bulwar, bo to jest taka zabudowa naprzeciw katedry, gdzie w ogóle nie ma dostępu do osiedle zagrodziło zupełnie dostęp do rzeki, to jest w ogóle skandal, my tego się baliśmy, ale jak się okazało, co chodzi, to jak gdyby uniemożliwiliśmy urzędowi przyblokowanie, bo to było bardzo fajne, ekologiczne osiedle, rozsądne, nowoczesne, więc to nie chodzi o zasadę, że blokujemy inwestycje. Jeszcze jakiś obrazek może, to jest plan miejscowy dla Sołacza, to jest 19 z przełomu stuleci osiedle Miasto Ogród, zabytek właściwie, to jest z tej części tutaj północnej, tak, tu u góry, nie mam niestety jak to pokazać, i w projekcie przez 10 lat nie mógł powstać plan. Dlaczego tego się im też nie udało uchwalić, bo tu dodali zabudowę, tu po prawej stronie, to wszystko zielone pod zabudowę, tutaj a tu jest śliczny park sołacki stuletni. Dlaczego im się nie udało tego zabudować, bo to metody są też polityczne, mianowicie w tym miejscu, tutaj znajduje się, nie wiem czy słyszeliście, Skłod Rozbrat, czyli Federacja Anarchistyczna urzęduje i na każde posiedzenie komisji, gdzie była, to mówiłem, że każdy może przyjść na komisję i uczestniczyć, przychodziło 20-30 anarchistów i oni przez rok się bali podjąć decyzję, która przesądzi, że skład ma wylecieć. W końcu zbliżały się wybory, jakoś tak się zrobiło, że niby to chcieli przegłosować, a na sesji rady udało się ich zatrzymać, ale mówię, rok czasu ze strachu, czyli metody też polityczne, medialne, to wszystko razem powoduje, że no można stać się gospodarzem swojego miasta.